Dzień dobry moi drodzy. Ja właśnie sobie dopijam herbatkę na balkonie, bo mamy przepiękne słońce od rana, więc wykorzystuję te promienie, które tutaj się pojawiły. Witam się z Wami oficjalnie w nowym vlogu i zapraszam na rozwinięcie dzisiejszego tematu, który widzicie w tytule. Dzień dobry. Pipeta, przywitaj się. Przywitaj się, kocie, patrzcie na tą minę. Matka, idź stąd. Daj mi spokój. Daj mi tutaj odpoczywać. Co ty znowu tutaj kombinujesz z tym telefonem, tym aparatem i mnie tu nakręcasz? Tak. Zanim wyjdę jeszcze z domu, pomyślałam, że trochę do Was pogadam i wreszcie zrobię to, co zapowiadałam. Czyli o co chodzi z tym alkoholem w kosmetykach? Wiem, że czekacie na ten film, ale tak pomyślałam sobie, że nie będę robić oddzielnego filmu na ten temat, tylko po prostu opowiem Wam tak naprawdę, jak to wszystko wygląda, żebyście też mieli pojęcie, o co chodzi z tym denatem. Tak, no bo oczywiście w internetach szeroko pojętych, szczególnie tutaj na YouTubie, przekazywane są i takie informacje, że po prostu głowa mała, a prawda leży troszeczkę gdzie indziej i trochę inaczej to wszystko wygląda, niż niektórym się wydaje, szczególnie osobom, które nie mają pojęcia, o czym w ogóle mówią. Nie znają chemii kosmetycznej, nie znają receptur kosmetycznych, nie wiedzą, jak funkcjonuje skóra i po prostu, słuchajcie, przekazują Wam informacje, które mają wzbudzić w Was jakiś niepokój, są swego rodzaju manipulacją, która ma wzbudzić w Was lęk, a tak naprawdę wszystko wygląda troszeczkę inaczej. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, alkohol w kosmetykach. Występuje pod różnymi nazwami, mamy różne alkohole, mamy alkohole tłuszczowe, rozpuszczalniki itd., itd. Skupmy się na tym tak zwanym szkodliwym alkoholu, na tym denacie, że tak powiem, jak to niektórzy pięknie obrazują. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli spojrzycie sobie w skład kosmetyku, to możecie zauważyć, że alkohol występuje w różnych miejscach w tym składzie. Może być na samym początku, może być na samym końcu, może być gdzieś w środku. W związku z tym umieszczenie w składzie alkoholu będzie też pokazywało nam mniej więcej, jaką on pełni tam funkcję. Ponieważ alkohol w kosmetykach może pełnić różne funkcje. I zaraz Wam o tym opowiem. Pierwszą z takich funkcji, którą alkohol pełni, jest to bycie konserwantem. Jak wiecie, konserwanty mamy przeróżne. Mamy starej daty konserwanty i bardziej nowoczesne. Są producenci, którzy korzystają z tej starej daty konserwantów w kosmetykach. One są tańsze, ale są też bardzo dobrze przebadane, sprawdzone i wśród tych konserwantów, że tak powiem, starej daty jest między innymi alkohol. Są też nowoczesne konserwanty, jak między innymi fenoksyetanu. Ok, po co są konserwanty? Po to, żeby zadziałać na szkodliwe mikroorganizmy, które gdzieś tam w kosmetyku mogą się tworzyć, mogą osiadać. Stosuje się konserwanty po to, żeby przedłużyć trwałość kosmetyku. Wy o tym doskonale wiecie. Oczywiście są regulacje prawne, które pokazują, jaka powinna być dawka takiego konserwantu, stężenie, żeby on był bezpieczny dla naszej skóry i dla naszego zdrowia. Ale oczywiście pełnił swoją funkcję, czyli chronił kosmetyk i chronił też naszą skórę przed tymi szkodliwymi mikroorganizmami. No i co? Idąc tym tropem, gdzieś te konserwanty zawsze są na końcu składu. I to też możecie zauważyć, że w większości przypadków właśnie te konserwanty gdzieś tam są na końcu. Ale nigdy nie jest tak, że alkohol występuje jako jedyny konserwant w kosmetyku. Stosowane są inne konserwanty, jest to jakaś tam mieszanka, połączenie różnych ze sobą konserwantów, ponieważ kosmetyk, kiedy jest już gotowy, kiedy już jest stworzony, musi przejść badania mikrobiologiczne. Ilość i jakość i też stężenia tych konserwantów pozwalają nam na określenie długości, tak jakby trwałości tego kosmetyku, czyli tej daty przydatności od jego otwarcia.
No i oczywiście, tak jak powiedziałam, są stężenia prawne, które regulują, jaka ma być tam ilość tych konserwantów i jakie mają być stężenia. Po co? No właśnie po to, żeby ten kosmetyk był dla nas bezpieczny. Czy w związku z tym mamy się obawiać takiego alkoholu, który znajduje się gdzieś na końcu składu i jest tym konserwantem? No nie. Bo słuchajcie, ilość tego alkoholu, który tam może się znajdować w tym kosmetyku, jest niewielka, przy czym on nie będzie pełnił żadnych funkcji na naszej skórze, bo pełni funkcję właśnie tego konserwantu w kosmetyku. A więc tak naprawdę nawet jeżeli nałożymy produkt zawierający ten alkohol gdzieś tam jako konserwant w tym kosmetyku na skórę, to on momentalnie z tej skóry odparuje, bo to jest naprawdę, słuchajcie, niewielka ilość tego. Więc jest tak jakby, no powiedzmy, nieszkodliwy, chyba że jesteśmy osobami, które są uczulone na tego typu konserwanty. I to też podkreślam uwagę, jeśli jesteśmy uczuleni, ale to musimy wiedzieć, że jesteśmy uczuleni na konkretne konserwanty. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że alkohol w kosmetykach pełni funkcję również rozpuszczalnika. I tutaj ten alkohol może pojawiać się w różnych miejscach w składzie, w zależności od tego, jaką mamy formułę kosmetyku, jakie zostały wykorzystane w nim substancje, bardziej tłuszczowe, bardziej olejowe, jaką formułę chciał osiągnąć technolog, tworząc dany produkt i tutaj musiał zastosować jakiś rozpuszczalnik. I znowu, mamy różne rozpuszczalniki, które służą do tego, żeby łączyć ze sobą substancje wodne z tłuszczowymi i właśnie tworzyć jakąś tam formułę. I teraz dam Wam taki prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że bierzecie szklankę, do szklanki wlewacie wodę i do tej wody dodajecie tłuszcz, jakiś olej na przykład. Co się dzieje? Chcecie ten olej zmieszać z tą wodą. Czy Wam się to udaje? No generalnie nie, bo zaczynają się tworzyć takie tłuszczowe oczka, ciężko jest połączyć ten tłuszcz z wodą. I zwróćcie proszę uwagę, że jeżeli mamy skład kosmetyku, gdzie na początku w tym składzie bazą jest woda i do tej wody dodawane są substancje tłuszczowe, olejowe i na przykład zauważycie, że w tym składzie jest dużo olejów, no to teraz musicie sobie to wyobrazić, że technolog, który tworzy formułę tego kosmetyku i jest to na przykład jakiś delikatny, lekki krem, który ma w tej formule substancje olejowe, a bazą jest woda, musiał dodać jakąś substancję, która złączyła ze sobą te składniki, przez co powstała nam taka, a nie inna formuła. Oczywiście tutaj są też odpowiednie maszyny, mieszalniki, które tworzą właśnie ze sobą te formuły, ale coś musi być takiego, musi być tam jakiś rozpuszczalnik, który połączy ze sobą te fazy. Na przykład. To jest taki jeden przykład, jeśli chodzi o rozpuszczalniki, słuchajcie, bo te rozpuszczalniki jeszcze tam działają trochę inaczej, mamy emulgatory, mamy różne inne substancje, które tam tworzą, ale skupiamy się na tym alkoholu, szczególnie dla nas szkodliwym, że tak powiem. No dobrze, więc teraz wiecie już o drugiej funkcji alkoholu, ale mamy też jeszcze jedną funkcję alkoholu. Alkohol w kosmetykach może być też promotorem przenikania. I zazwyczaj ten alkohol występuje wyżej w składzie. Ja o promotorach przenikania już Wam opowiadałam w oddzielnym filmie, zresztą mówiłam Wam wielokrotnie, co to są za substancje. Tak szybciutko tylko jeszcze powiem, że producenci kosmetyków stosują albo systemy nośnikowe, czyli coś takiego, co powoduje, że substancje aktywne zostaną wprowadzone w głąb naszej skóry, albo stosują promotory przenikania. I znowu mamy bardzo różne promotory przenikania. To nie jest tak, że tylko alkohol jest takim promotorem. Absolutnie nie. Mamy przeróżne promotory przenikania, które różnie też będą na tą skórę działały. Ale takim głównym jakby wskaźnikiem, jak ma działać promotor przenikania,
jak sama nazwa wskazuje, musi promować przenikanie, musi sprawić, że substancje aktywne z kosmetyku dostaną się do naszej skóry. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że niestety, ale większość substancji z kosmetyków ma zbyt dużą cząsteczkę, by samodzielnie przeniknąć przez naszą skórę. Dołóżmy do tego jeszcze barierę naskórkową, o której Wam opowiadałam, czyli mamy płaszcz hydrolipidowy, który pokrywa naszą skórę. Jest to mieszanina różnych lipidów naszej skóry, tych tłuszczów, tego sebum, które się na niej wytwarza. Plus do tego jeszcze mamy warstwę rogową naszego naskórka, która też się złuszcza, więc te złuszczające martwe komórki naskórka gdzieś tam są w tym płaszczu lipidowym, więc mamy kolejną warstwę. I trzecia ważna kwestia tworząca barierę naskórkową to jest mikrobiom naszej skóry. Skóra jest tak inteligentnym organem, że ma nas chronić i to jest jedna z jej najważniejszych funkcji, czyli ochrona naszych organów wewnętrznych. Przez co też musi być ona szczelna i nie może sobie o tak przepuszczać wszystkiego, co na nią nakładamy, co jest w powietrzu, metali ciężkich, mikroorganizmów, wirusów, bakterii różnego rodzaju itd. No tak to nie działa, bo my nie jesteśmy chodzącymi zombie, które po prostu są martwe, wszystko do nas się przez skórę się nam wchłania i do naszego organizmu przenika. I teraz skoro wiemy, że są cząsteczki, większość cząsteczek z kosmetyków ma jednak jest za duża, żeby samodzielnie przeniknąć, to musimy zrobić coś, co spowoduje, że jednak do tej naszej skóry dostaną się te cząsteczki, bo zależy nam na konkretnym działaniu, które z kolei dają nam właśnie te cząsteczki składników aktywnych. I tutaj producent, a w sumie to technolog, musi zastosować jakiś promotor przenikania i może sięgnąć po różne promotory przenikania. Jeśli w składzie znajduje się denat, będę tak to mówić, żeby trochę Wam, wiecie, alkohol denaturyzowany, ale wiecie o co chodzi, będę mówić o denacie. Jeśli w składzie znajduje się denat, to znaczy, że został zastosowany promotor, który będzie, uwaga, nawiążę znowu do rozpuszczalnika, będzie rozpuszczał nasz płaszcz lipidowy, no bo będzie działać na te tłuszcze, co za tym idzie, będzie wspomagać wnikanie tych substancji do naszej skóry. Oczywiście mamy jeszcze w barierze tej naskórkowej, tak jak Wam powiedziałam, warstwę rogową, która jest zbudowana z komórek połączonych ze sobą cementem międzykomórkowym, więc też trzeba stworzyć takie tunele, które spowodują, że rozszczelnić tak jakby troszeczkę tą skórę, żeby te składniki tam do tego środka weszły, do środka tej naszej skóry weszły. Im głębiej oczywiście, tym lepiej. No bo pamiętajcie, że patrząc tak jakby od zewnątrz naszej skóry, od tej najbardziej zewnętrznej warstwy, mamy najstarsze, już martwe nawet, najstarsze komórki i idąc w dół naszej skóry, mamy młodsze, młodsze, aż dochodzimy do warstwy, gdzie powstają te komórki, później mamy skórę właściwą, włókna i tak dalej, i tak dalej. I teraz zależy temu technologowi na to, żeby wprowadzić, więc ten alkohol, czyli ten promotor przenikania tutaj zastosowany, będzie powodował, że ta skóra się rozszczelni i te składniki tam do środka wejdą. I teraz, co to oznacza? Czy to oznacza, że ten alkohol zaburza naszą barierę naskórkową? No oczywiście, że tak. Czy ją uszkadza? No w pewnym sensie tak. No bo skoro zaburza nam tą barierę naskórkową, czyli ją rozszczelnia, tak jakby rozpuszcza ten płaszcz lipidowy, rozszczelnia te komórki, to znaczy, że tak jakby skóra zostaje uszkodzona, żeby wtłoczyć te składniki aktywne do środka. Ale moi drodzy, to nie jest stały efekt i to nie jest efekt, który nam po prostu, nie wiem, przez kilka miesięcy będzie istniał. I teraz właśnie do tego nawiążę, bo zobaczcie, osoby, które straszą Was alkoholem, mówią o tym, że ten alkohol denat bardzo zaburza nam tą barierę i niszczy nam nawet ją i uszkadza i tak dalej.
ale nie mówią, co się dzieje dalej. Bo oczywiście, że tak jest. On musi zaburzyć, on musi rozszczelnić, żeby ta skóra dostała tych substancji aktywnych z kosmetyku. Ale nasza skóra jest tworem inteligentnym i tak jest stworzona, że w momencie, kiedy zostaje uszkodzona, dostaje tak jakby sygnał, że oho, coś nam tutaj działa nie tak, doszło do jakiegoś uszkodzenia i teraz trzeba to naprawić. Przykład bardzo prosty. Zobaczcie, co się dzieje ze skórą, kiedy na przykład się zatniemy. No zatniemy, dojdzie do jakiejś tam, no nie wiem, ryski na naszej skórze albo do jakiegoś właśnie takiego uszkodzenia, nie wiem, upadniemy, zetrzemy ten naskórek. Zaczynamy krwawić, tak? Czyli zostają uszkodzone naczynia krwionośne, które się znajdują w tej naszej skórze i dochodzi do krwawienia. Ale uwaga, to nie jest tak, że wy będziecie krwawić przez kilka miesięcy, bo uszkodziliście tą skórę, przerwana została jej ciągłość. No i co teraz robić? Zobaczcie, co robi skóra. Skóra zaczyna produkować taką substancję. Nie będę Wam dokładnie dzisiaj tego wyjaśniać, co i jak. Jeśli będziecie chcieli, to Wam powiem, jak to działa, ile to trwa dokładnie, bo mamy badania, które pokazują, ile to minut trwa, co i jak. Ale wytwarza się taka przezroczysta substancja i pewnie nieraz mogliście to zobaczyć, że oprócz krwi wydobywa się taka substancja bardziej żółta, bardziej przezroczysta, która zasklepia naszą skórę. Co się dzieje? Tworzy się strób. No tak jest. I u jednych będzie to szybciej, u niektórych będzie to wolniej, ale skóra sama pracuje, sama się regeneruje, sama się zasklepia i naprawia, bo ona dostaje sygnał, że została uszkodzona i owszem, pojawia się krwawienie, bo doszło do uszkodzenia naczyń krwionośnych, ale wydobywa się też taka specjalna, fajna, surowicza substancja, która zasklepia nam tą skórę, żeby ją naprawić. No i mamy strób, który później odpada i widzicie, że jest tam jakaś blizna, która też potrafi się zasklepić lub też my możemy sprawić, że szybciej jeszcze ta skóra się nam zregeneruje, że nie będzie tej blizny. Tak? No tak jest. I teraz wyobraźcie sobie, że stosujemy kosmetyk, który w składzie zawiera wysoko ten alkohol denat, który jest tym promotorem przenikania i on uszkadza nam tą barierę naskórkową, żeby wtłoczyć te substancje aktywne do środka. Co się dzieje? Skóra dostaje sygnał. Najpierw to chwilę trwa, no bo przecież trzeba uszkodzić skórę. W momencie, kiedy skóra zostaje uszkodzona, zaczynają działać receptory, które zaczynają produkować coś, co będzie naprawiać tą skórę. I w tym momencie zaczyna się tak jakby ta nadprodukcja sebum, nadprodukcja substancji tłuszczowych, substancji takich lipidowych, które tą skórę zasklepią, skleją ją, tak? Uszczelnią tą naszą skórę. Więc jest chwila na to, żeby ją rozszczelnić, żeby ją tak jakby zniszczyć, tak, uszkodzić, wtłoczyć substancje aktywne, aż do momentu, kiedy skóra nie zacznie sama działać i produkować coś, substancje, które będą ją zaklejać, tak. Tak samo jest, tak bardzo często mówimy o tym, że skóra jest w stanie sama wyregulować swoje pH. Oczywiście, że tak. No bo mówię, skóra jest inteligentnym tworem, więc ona sama sobie potrafi wyregulować pH. Sama jest w stanie pomóc sobie, żeby jakieś uszkodzenia, tak, stworzyć tego strupka, żeby się zregenerować i naprawić. Sama też jest w stanie naprawić tak jakby tą uszkodzoną barierę naskórkową. U niektórych będzie to szybciej, u niektórych będzie to wolniej. Tak to też działa. Tu wszystko zależy od tego, jak u każdej indywidualnej osoby funkcjonuje skóra. Od wieku, od genów, od przeróżnych, słuchajcie, czynników. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo
to, że mamy właśnie ten alkohol, który będzie tą naszą skórę, tą naszą warstwę tego płaszcza hydrolipidowego zaburzał, tą barierę naskórką zaburzał, to nie koniec, bo każdy technolog tworzący kosmetyk i stosujący promotor przenikania tego typu, jak właśnie taki rozpuszczalnik, jakim jest alkohol, o tym doskonale wie. Więc też co robi? Dodaje do kosmetyku inne substancje bazowe lub też nawet substancje tłuszczowe, jak oleje, które tak jakby wspomagają odbudowę tej bariery naskórkowej. I zwróćcie uwagę, proszę, na to, że jeżeli macie krem, to w tym kremie oprócz tej wody, która powiedzmy jest bazą, albo tłuszczu, który jest bazą, bo tak też może być, i oprócz tych konserwantów, i oprócz składników aktywnych, w 99% macie również emolienty. Są przeróżne emolienty, bardziej tłuste, bardziej suche, ale macie też emolienty. Po co? No właśnie po to, że jak zadziałamy promotorem, takim jak alkohol denat, rozpuszczalnikiem, to musimy też nadbudować, nadpracować skórę i dać jej taki film, tak, taki film, który będzie na naszej skórze, który zabezpieczy tą skórę przed nadmierną ucieczką wody z naskórka i da jej czas na to, by nadbudować i nadprodukować to, zregenerować to, co zostało zniszczone. Więc to nie jest tak, że my tylko niszczymy. No nie, kosmetyki nie są tak stworzone. Receptury kosmetyków nie są, kochani, tak stworzone. Oczywiście są też takie produkty, jak na przykład serum. Serum wodniste, w którym mogą znajdować się, może znajdować się ten denat. Ale co robimy? Tak bardzo o tym głośno mówimy, że po serum nakładamy krem. Czyli jak to niektórzy mówią, domykamy serum. Po co? No właśnie po to, że najpierw w serum wtłaczamy składniki aktywne, a później stosujemy emolienty, które nam skórę zabezpieczą. Tak jest? No tak jest. Kiedyś też było tak, że na przykład stosowano bardzo wysoko w składzie alkohol w tonikach. Od tego się już odchodzi, bo jednym z promotorów przenikania jest też gliceryna, którą najczęściej możecie znaleźć bardzo wysoko w składzie, również w tonikach. I odchodzi się od stosowania alkoholu w toniku, dlatego że właśnie ten alkohol ma tą funkcję promotora, ma tą funkcję rozpuszczalnika i zastosowany na naszą skórę będzie dawał ten efekt wysuszenia, czyli takiego ściągnięcia. Dlaczego? No właśnie dlatego, że działa na ten płaszcz lipidowy, czyli rozpuszcza te lipidy. Właśnie dlatego, żeby tą skórę rozszczelnić. Więc wysuszona skóra zaczyna produkować więcej sebum. Czyli mamy sygnał dla gruczołów łojowych, że skóra została wysuszona, uszkodzona, więc trzeba nadprodukować coś, co wyreguluje jej stan. I absolutną bzdurą jest to, że alkohol denat upośledza, bo takie też są teorie, upośledza gruczoły łojowe. Absolutnie nie. On fakt daje ten efekt uszkodzenia bariery naskórkowej, tak jakby rozpuszczenia tego płaszcza lipidowego, ale to jest sygnał dla gruczołów łojowych, że one muszą nadprodukować substancje, które skórę zregenerują. I w momencie, kiedy ta skóra się zregeneruje, stabilizują się również gruczoły łojowe. Oczywiście nie mówię tutaj o kwestiach skórnych, takich jak skóra tłusta, dlaczego tak jest, i gruczoły łojowe, skóra mieszana, dlaczego tak jest, i gruczoły łojowe, jak pracują. Ja tu mówię konkretnie o działaniu samego alkoholu, żebyście to dobrze sobie zrozumieli, że mamy tak jakby te trzy funkcje, ich jest też troszkę więcej, ale te trzy takie główne funkcje alkoholu, czyli konserwant, rozpuszczalnik i promotor przenikania.
Skóra jest inteligentnym organem, niesamowicie inteligentnym. Sama jest w stanie regulować pH, sama jest w stanie się odbudowywać i regenerować, sama jest w stanie nadprodukowywać się różne substancje, wiecie, o co mi chodzi. Produkować więcej substancji, kiedy dostaje sygnał, że coś jest nie tak, że doszło do jakiegoś uszkodzenia, zniszczenia, więc ona doskonale wie, jak działa. Możemy oczywiście w momencie, kiedy mamy zaburzoną tą barierę naskórkową, wspomagać regenerację skóry i do tego Was namawiamy i to robią producenci kosmetyków, że jeżeli ktoś ma cały czas problem z prawidłowym funkcjonowaniem naszej bariery naskórkowej, gdzie ta bariera naskórkowa jest uszkodzona albo dochodzi do uszkodzenia, bo stosujemy na przykład nieodpowiednie kosmetyki. O tym też Wam już opowiadałam. Nieodpowiednie kosmetyki, dotykamy skórę, ścieramy, trzemy i tak dalej, i tak dalej. I ta bariera naskórkowa jest cały czas zaburzana, no to cały czas też staramy się Wam mówić, żeby stosować odpowiednie preparaty, które będą wspomagały regenerację i odbudowę skóry. I to u jednych będzie trwać szybciej, u jednych będzie trwać dłużej, w zależności od tego, jakie mamy uszkodzenia, jak funkcjonuje nasza skóra, jakie są czynniki jeszcze na to wpływające. Zobaczcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale na podsumowanie chciałam Wam powiedzieć jeszcze jeden taki, coś takiego, co może Was troszeczkę też zdziwić, o czym się mało mówi, a to też jest bardzo ważne w kontekście alkoholu w kosmetykach i składu kosmetyków, bo zwracamy uwagę na to, gdzie ten alkohol w składzie się znajduje i jakie może tam pełnić funkcje, czyli co może robić dla samego kosmetyku, ale również dla naszej skóry i substancji aktywnych, żeby kosmetyk fajnie działał, tak, i przynosił efekt. Ale moi drodzy, jest też pewien myk, a mianowicie chodzi o to, że jeżeli producent kosmetyku, a dokładnie technolog, zastosował w formule kosmetyku jakiś kompleks, czyli wziął jakiś surowiec, który jest kompleksem, zbudowany jest z różnych substancji i dodał go do kosmetyku, to teraz, jak to wygląda w składzie kosmetyku? W składzie kosmetyku nie macie podanego kompleksu, moi drodzy, czyli nazwy tego surowca, tego kompleksu, który został zastosowany. Co macie w składzie? Ten kompleks rozłożony na składniki, na, tak powiem, na czynniki pierwsze. O, może tak. Więc wy patrzycie na deklarację producenta i widzicie, że ok, został zastosowany jakiś kompleks surowiec, czyli połączenie różnych tam substancji, ale technolog, tworząc recepturę kosmetyku, musi w składzie tego kosmetyku umieścić ten surowiec, ten kompleks jako całość, czyli Wam może się wydawać, patrząc na skład INSI, że to są poszczególne substancje, które zostały zastosowane w kosmetyku. No nie do końca, bo możecie widzieć tam gdzieś na przykład, powiedzmy zaczynając od czwartej pozycji, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy składnik, który tworzy ten kompleks i tam w tym składzie tego kompleksu mógł być zastosowany alkohol. Żeby stworzyć ten kompleks, czyli połączenie tych różnych surowców, tych różnych składników, już dostawca, czyli producent tego składnika, wtedy na tamtym etapie zastosował ten alkohol denat. I co robi technolog? Technolog, jak tworzy INSI, nie wpisuje kompleksu, tylko wpisuje poszczególne substancje, które stworzyły ten kompleks, ale sam kompleks został dodany do formuły jako surowiec. Czy Wy to rozumiecie? I to może być dla Was też trochę taka zmyłka, bo jeśli Wy nie znacie się aż tak dobrze na tych składach kosmetyków i na tych surowcach, to Wam może się wydawać, że no nie, że to technolog dodał ten alkohol do tego składu. Ale no nie do końca, bo on już mógł być w tym surowcu.
I to wcale nie oznacza, że w kompletnym kosmetyku, czyli w kompletnej formule, ten alkohol gdzieś tam jest na takiej wysokiej pozycji, w takim dużym stężeniu. No nie, bo on może być, ale był w tym surowcu podczas tworzenia tego surowca. Widzicie, jakie to jest skomplikowane? Dlatego tak często Wam też powtarzam o tym, że nie sam skład świadczy o tym, że kosmetyk jest dobry lub zły. Trzeba się naprawdę na tym znać i trzeba naprawdę wiedzieć, o co chodzi w tych surowcach i w składnikach. Ale mam nadzieję, że tym dzisiejszym tą moją pogadanką wytłumaczyłam Wam mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. I Wy teraz rozumiecie, że owszem, alkohol będzie działał tak i tak ze względu na to, gdzie znajduje się w składzie i jaką funkcję pełni w tej formule kosmetyku, ale to wcale nie oznacza, że on jest aż tak zły. I super by było, gdyby wszyscy producenci kosmetyków korzystali z innych promotorów, innych konserwantów, bardziej nowoczesnych, mniej szkodliwych, działających troszeczkę inaczej, mniej kontrowersyjnych. No ale my nie możemy zmusić do tego producenta i nie możemy wpłynąć na technologa, który tworzy i który wie od nas lepiej, jaki należy zastosować rozpuszczalnik, żeby połączyć konkretne substancje i stworzyć daną formułę, albo jaka kompozycja konkretnych konserwantów będzie dawać nam taki termin trwałości danego kosmetyku i bezpieczeństwo mikrobiologiczne, albo z kolei też, jakie mamy cząsteczki składników aktywnych i jaki musimy dodać promotor, żeby te substancje aktywne, te cząsteczki, jednak dostały się do wnętrza naszej skóry i zadziałały efektywnie, na czym oczywiście zależy i producentom kosmetyków, i nam, bo skoro kupujemy jakiś kosmetyk i mamy takie deklaracje, to chcemy, żeby on działał i chcemy widzieć efekty. No czy tak jest? No oczywiście, że tak. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania w tej kwestii, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, ale mam nadzieję, że teraz już widzicie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. No wreszcie, słuchajcie, otworzył się butik Chanel w Arkadii. Ach, kusi, żeby tutaj wejść. Kusi! Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things I don't know. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. Hello, Ramona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Show me where the ending goes.
honest, honestly don't. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know.